Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To jest termin, który mieści się w zasadzie w tej bańce, powiedzmy, mody zrównoważonej czy też odpowiedzialnej. No i w skrócie jest to taki system, w którym chodzi o przeciwieństwo modelu linearnego. Czyli w modelu linearnym mamy wyprodukuj, użyj, wyrzuć. I na tym się kończy ten proces. A moda cyrkularna, czy też gospodarka obiegu zamkniętego w modzie, bo akurat na modzie teraz się będziemy tutaj chciały skupiać, dąży do tego, żeby ten bardzo krótki ciąg zamknąć w koło. Czyli ten ciąg, o którym przed chwilą powiedziałam, żeby to wyglądało trochę inaczej. Wyprodukuj, użyj, zużyj. Jakby tutaj takie słowo, którego praktycznie teraz nie używamy, żeby coś zużyć. Mhm. Jesteśmy przyzwyczajeni, że rzeczy się używa, są tanie i się ich pozbywamy, wyrzucamy. Mimo, że nadal są zdatne do użycia. Tak. No i dalej mamy to właśnie w tym kółku, o którym teraz mówię, zużyj. Użyj ponownie, przerób i z tej przeróbki staraj się to jeszcze przetransformować z tego jakby potencjalnego odpadu w kolejny surowiec, czyli chodzi w tym o to, żeby jak najdłużej produkt trzymać w cyklu, żeby on się po prostu nie stał odpadem, żeby jakby ograniczać produkcję nowych surowców, bo wiadomo, surowce są, co czasem bardzo ciężko nam objąć swoją wyobraźnią, że surowce na Ziemi mogą być ograniczone. Wydaje nam się, że mamy dostęp do wszystkiego zawsze, na zawsze. A to nie jest prawda, jakby tutaj taki smutny apel. Więc moda cyrkularna, czy w zasadzie w ogóle gospodarka obiegu zamkniętego, jest po to, żeby przeciwstawić się temu modelowi, który znamy i przestawić się właśnie na model cyrkularny. I po co? Jakby w zasadzie czemu? Bo taki ten model linearny zużywa bardzo dużą ilość tych surowców i jakby cały czas marnujemy ten etap, czyli ten taki jakby produkt, powiedziałabym, prawie końcowy, który jest traktowany często jako odpad. No i co? I dlaczego nie można go przetworzyć znowu i potraktować jako surowiec? Tylko jest coś, jakby tutaj dzieje się jakieś marnowanie jakiegoś zasobu, który mógłby być dalej świetnie spożytkowany i dalej wykorzystywany i dalej w obiegu tak zwanym. A my znowu wydobywamy, kopiemy, jest potrzebna woda, energia, po prostu wszystko, transport od nowa, od nowa, od nowa. Jakby tutaj to jest trochę niepotrzebne, bo teraz już są takie technologie, które z powodzeniem mogą się przydać, żeby właśnie ten potencjalny śmieć wprowadzić od nowa do obiegu i żeby spowodować, żeby stał się tym, tak jak to cały czas podkreślam, surowcem XXI wieku. I to może się dziać na różnych w ogóle takich szczeblach i na różnych poziomach zaawansowania. To może być naprawdę ogromna technologia, która naprawdę to przetwarza na ogromną skalę. To może być też bardzo jakieś takie proste działanie małej marki, o której możemy też potem jakoś to rozwinąć i powiedzieć więcej. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.